Gdy rozmawiamy o budżecie 2023 roku, warto wspomnieć o funduszu covidowym, który urasta do rangi symbolu sposobu gospodarowania pieniędzmi podatnika w latach poprzednich i również w 2023 roku. W roku, w którym nie było już pandemii, odwołano stan zagrożenia, a jednak Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 miał się świetnie. Wydano, z tego co wiem, ponad 40 miliardów złotych w ramach funduszu wobec zjawiska, które już nie istniało. Były one, te pieniążki, wydatkowane na gaszenie pożaru przy pomocy benzyny, bo między innymi starano się wypłacać rekompensaty wynikające z inflacji, obniżanie rachunków za energię. Rok 2023 to rok budżetu, który był kontrolowany i zarządzany przez zadeklarowanych sług narodu ukraińskiego. Dziękuję. Chciałbym serdecznie się zapytać, jakie były łączne wydatki dla Ukrainy i obywateli ukraińskich, zarówno na terenie Ukrainy, jak i na terenie Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Mulawa, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie chcę wchodzić w wojenkę Platformy z PiS-em, więc do rzeczy, do największych liczb. Sumaryczny poziom długu wzrósł pomiędzy 2023 rokiem a 2022 według metodologii stosowanej przez Unię Europejską, czyli tej metodologii z Maastricht, o ponad 200 miliardów złotych. Budowanie retoryki na teorii relacji zadłużenia do PKB nie przekonuje mnie, w związku z tym, że Polska jest bankrutem z zadłużeniem sumarycznym na poziomie 1 800 miliardów złotych. Koszt pieniądza pożyczanego, właśnie pożyczanego już nawet nie do końca w Polsce, bo powoli polskie źródełko już się kończy i rozpoczynamy masowe pożyczanie za granicą, zwiększa bardzo mocno koszty fiskalne. Pytanie do przedstawicieli ministerstwa, już nowej władzy. Czy będziecie kontynuowali fatalną politykę Prawa i Sprawiedliwości? No, a drugie pytanie, już bardzo konkretne. Kiedy budżet bez deficytu? Bardzo dziękuję. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, to jest debata, przypomnijmy, nad wykonaniem budżetu z roku 2023, a więc był to ostatni budżet premiera Morawieckiego, można by powiedzieć, podsumowanie dwóch kadencji rządu PiS. Podsumowanie, które pokazuje niestety złe tendencje rozwinięte przez te 8 lat. Niektóre z najgorszych z tych tendencji rozwinęły się w największym stopniu w tym 2023 roku. Wysłaliśmy długiej debaty, w której każdy żonglował takimi danymi, jakimi mu wygodnie. Ja nie będę robił tego samego. Chcę zwrócić tylko uwagę na rozbieżność pomiędzy danymi, na które można się tutaj powoływać, po to, żeby nasi obywatele widzieli, jak manipuluje się informacją. Weźmy najprostszą rzecz, to znaczy to, o czym już mówiono, na ile Polska jest zadłużona. Samo Ministerstwo Finansów na swojej stronie, można to znaleźć przez trzy kliknięcia, publikuje dwa rodzaje wyliczeń co do tego, jak bardzo Polska jest zadłużona. Jeżeli popatrzymy na dane z roku 2022 i 2023, to na pierwszym wykresie, według tak zwanej metody krajowej, dowiemy się, że w 2023 roku nasze zadłużenie wzrosło z 1,2 biliona na 1,3 biliona, a więc o mniej więcej 100 miliardów. Natomiast jeżeli popatrzymy na drugie zestawienie w metodologii unijnej, to z 1,5 na 1,7 biliona, a więc dwa razy więcej. Pytanie ze 100 punktów. Jakie jest zadłużenie Polski w tej chwili po roku 2023? 1,3 biliona złotych czy 1,7? To jednak znaczna różnica, pół biliona. Moja odpowiedź, żeby nie pozostać przy pytaniach retorycznych, no oczywiście, niestety dla nas, metodyka unijna liczenia, szersza, bardziej kompletna, jest bliższa prawdzie. Jesteśmy zadłużeni z końcem roku 2023, po 8 latach rządów PiS-u, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I pragnę przestrzec przed uspokajającym tonem niektórych pracujących dla rządu ekonomistów. Już w sumie nie ma czym się martwić, bo relacja zadłużenia do PKB jest w sumie taka stała,
buja się tam gdzieś w okolicach 50%, dlatego że PKB z każdym rokiem rośnie, a to, na co należy patrzeć, to jest udział kosztów obsługi zadłużenia w relacji do całego budżetu, który jest coraz wyższy z każdym rokiem. I wynika to nie tylko z tego, że trzeba pożyczyć na deficyt w danym roku budżetowym, ale także trzeba pożyczyć na spłatę zadłużenia wcześniejszego. Ekonomiści to nazywają dosyć dowcipnie rolowaniem długu. No, długu się w sensie dosłownym nie roluje, natomiast trzeba po prostu spłacić obligacje, których termin zapadalności dochodzi. Krótko mówiąc, jest tych czynników, na które trzeba patrzeć więcej niż jeden. Ten, o którym też warto powiedzieć, to jest koszt, po jakim my pożyczamy pieniądz i skąd my ten pieniądz pożyczamy. Źródła, zdaniem większości ekonomistów i samych urzędników Ministerstwa Finansów, gdyby mogli mówić, mogli tutaj wejść i uczciwie przedstawić sytuację, to by potwierdzili to, co teraz powiem. Kłaniam się więc w ich stronę. Źródła możliwości pożyczania pieniędzy na rynku krajowym wyczerpały się. To dlatego personel Ministerstwa Finansów musi podróżować po świecie i robić tak zwaną akwizycję polskiego długu. Krótko mówiąc, ludzie pracujący dla polskiego rządu jeżdżą po świecie i reklamują, że Polska jest takim dobrym zadłużającym się. Świat jest dla nas wielkim lombardem, a my jesteśmy akwizytorami zadłużania narodu polskiego. Czy to kierunek, w którym chcemy iść? Premier Morawiecki uważał, że tak, po to, żeby wygrać wybory, które ostatecznie przegrał. My uważamy w Konfederacji, że nie, że to nie jest dobry kierunek, żeby zadłużać państwo polskie najbardziej w historii, żeby zadłużać nas bardziej za granicą niż w Polsce, żeby zadłużać nas na wyższe koszty niż kiedykolwiek wcześniej, bo w 2022 roku koszty zadłużania wyraźnie skoczyły. Wystarczy zajrzeć na serwisy publikujące koszt, po jakim Polsce zadłużano, powierzano pieniądze, sprzedawano nasze obligacje. I widać, że w 2022 roku to gwałtownie skoczyło, w 2023 roku utrzymywało się na poziomie 5-6% i tak się niestety utrzymuje do dziś. Po więcej danych odsyłam do sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, która miażdży tą politykę budżetową rządu PiS. I obawiam się, że polityka rządu nowego będzie nie lepsza, bo przecież obsługuje to ta sama kadra, ci sami mniej więcej ludzie. Żeby nie było wyłącznie o negatywach, powiedzmy o kilku zasadach pozytywnych, które my w Konfederacji postulujemy. Finanse publiczne, wydawanie publicznych pieniędzy. Po pierwsze, powinno być transparentne. Tego nie było. Powinna być pełna jawność wszystkich funduszy, które nie są objęte klauzulami tajności. I to też warto powiedzieć, są rzeczy, które powinny być tajne, a nie są. Na przykład newralgiczne, delikatne zamówienia dla wojska, dla służb specjalnych. To powinny być z kolei rzeczy tajne. Natomiast cała reszta powinna być jawna, na bieżąco, a nie dopiero na wiosnę czy latem roku następnego. Opinia publiczna, żyjemy w XXI wieku, powinna mieć możliwość analizować te rzeczy. Powinny być wykorzystane cyfrowe narzędzia, które premier Morawiecki lubił po to, żeby kontrolować społeczeństwo, ale nie lubił po to, żeby społeczeństwo kontrolowało jego. Więc transparentność. Druga rzecz, powinna być jedność. To jedna z podstawowych zasad polityki budżetowej. Fundusze nie powinny być tworzone pozabudżetowe, tylko to, co możliwe do włączenia do polityki budżetowej, powinno być do niej włączone. Oczywiście premier Morawiecki od tego uciekał, bo wygodniej mu było wydawać uznaniowo pieniądze z funduszy pozabudżetowych niż nowelizować budżet. I nawet można powiedzieć, że to się da zrozumieć. Ale skoro uważał, że reguły finansów publicznych są anachroniczne, to czemu ich nie zmienił? Bo nie chciał. Następnie zasada gospodarności. No te wszystkie fundusze rozdawnicze w sytuacji najwyższego w historii deficytu i zadłużenia nie powinny mieć miejsca. Dalej zasada planowości. Trudno powiedzieć, żeby przez 8 lat rządu PiS cokolwiek zostało racjonalnie zaplanowane. Niezależnie czy weźmiemy zdrowie, zbrojenia, energetykę atomową, koszty energii, rekompensat za to, indeksację o wskaźnik inflacji wydatków instytucji publicznych czy wynagrodzeń w sektorze publicznym. Nic nie było planowane. Nic nie było planowane. To było permanentne zarządzanie kryzysem. Dlatego ta polityka budżetowa rządu PiS zasługuje nie na ocenę mierną, ona zasługuje na ocenę niedostateczną. Dalej rozwój. Inwestycje niestety nie osiągnęły pułapu zakładanego w planach odpowiedzialnego rozwoju stworzonych przez samego premiera Morawieckiego, gdy jeszcze był ministrem finansów. Bardzo proszę, panie marszałek, jeszcze minutę dokończę. Nie osiągnęły takiego poziomu i to jest negatywna ocena, jaką rząd wystawia sam sobie. Jego polityka
tak zwana rozwoju premiera Morawieckiego nie doprowadziła nas do wzrostu inwestycji, tylko do ich spadku. Ci, którzy chcieli inwestować pieniądze w sektorze prywatnym, swoje pieniądze, przedsiębiorcy, uciekali z tymi pieniędzmi z Polski. Udział kosztów obsługi długu w budżecie rósł, a więc też inwestycje publiczne w relacji do całego budżetu musiały spadać. Ostatnia zasada, o której chcę powiedzieć, to wolność. Proszę Państwa, wszyscy tu w tej debacie chwalili się tym, że zwiększyli wydatki budżetowe na to, na tamto. Nikt nie pochwalił się, że jego polityka doprowadzi do tego, że zwiększy się udział wydatków prywatnych w gospodarce. Dlaczego? Bo wszystkie partie tutaj solidarnie realizują politykę zwiększania wydatków kontrolowanych przez rząd kosztem udziału społeczeństwa i kontroli społecznej czy kontroli indywidualnej, inicjatywy prywatnej w wydatkach w gospodarce. To jest błędny kierunek, który prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej, spowolnienia szans rozwojowych w Polsce, zabierania nam wolności. Konfederacja jako jedyna jest przeciwna temu, dlatego akcentowała, że trzeba to zatrzymać i postulowała bony edukacyjne, zdrowotne, kulturalne. Tylko Konfederacja staje w obronie zdrowych zasad polityki budżetowej, rozwoju i wolności. Dziękuję bardzo.